bo ona jest Theotokos. Ona jest tą, która daje nam Boga. Nie byłoby zbawienia, gdyby nie jej fiat. Tak Pan Bóg zaplanował, tak chciał. Dlatego jej rola już jest w tym świecie nieodwołalna, jest konieczna. Dzisiaj bardzo ważny dzień na Świętej Górze, bowiem 8 września 1698 roku biskup Wierzbowski konsekrował tę świątynię, by służyła odtąd Bogu Wszechmogącemu na chwałę i ku czci Matki Najświętszej, Róży Duchownej, Świętogórskiej Pani. Cały ten obiekt, którym jesteśmy, który nazywamy Świętą Górą, jest wielkim darem wdzięczności Bogu za to, że tutaj Maryję uczynił swoją królową. Od niepamiętnych czasów to miejsce nazywa się Locus Mariae, miejsce Maryi. To tutaj w wyniku cudów, które się działy od niepamiętnych czasów, a szczególnie od tego pierwszego historycznego, potwierdzonego w 1495 roku uzdrowienia niejakiego pana Krzyżanowskiego, zbrodnicy koło Poznania, który po kilkuletnim paraliżu przybywa tutaj na Świętą Górę, zwiedziony sławą cudowności tego miejsca. Przyszedł tutaj z wielką pokorą i zaufaniem, gdy przywieziony przez wóz z koniem, sam o kuli inwalidzkiej, którą do dzisiaj możemy oglądać na filarze zawieszonym w prezbiterium bazyliki, nie chciał wjechać jakby wozem pod same drzwi kościoła, wtedy jeszcze bardzo skromnego, który się tutaj mieścił. Lecz kazał zatrzymać się koniom kilometr przed kaplicą Matki Bożej i sam w własnych siłach, takie jakie miał, choć był sparaliżowany. Tutaj przyczołgał się prawie, przykuśtykał do tego miejsca, by stanąć przed obliczem Matki, a potem zapisano tylko jedno zdanie. Ofiarowawszy siebie, natychmiast zdrów powstał. I to wydarzenie jakoś na zawsze naznacza to miejsce, jego charakter, jego duchowość, ofiarowawszy siebie Maryi. Wiele razy potem potwierdzało się dokładnie to samo, w następnych opisach cudownych zdarzeń na Świętej Górze, że nieraz ludzie nawet w odległych miejscach, chociażby tubylcom znanym Szczyczynie, kiedy mała dziewczynka wpadła pod koło młyńskie i tam przygnieciona, zatopiona przez całą noc leżała martwa, a nad ranem zrozpaczona matka od bólu i cierpienia przypomniała sobie jednak, że jest niedaleko Święta Góra. I ofiarowawszy siebie i swoją córkę, Matce Bożej, tamta ożyła. Choć było to daleko, nawet tutaj nie przyszła. Ponieważ Matka Boża jest zawsze blisko. Ponieważ to wewnętrzne z nią spotkanie, to ofiarowanie siebie jej, aby ostatecznie spotkać się z nią w Bogu, jest skuteczne zawsze. To wielki przywilej nas wszystkich, że możemy tutaj być, bo to jest prawdziwie Locus Mariae, miejsce Maryi. I także przez Kościół potwierdzone w niezwykły sposób, zupełnie wyjątkowy, bo w Polsce nie spotkałem drugiego takiego miejsca, które by w dekrecie biskupa zatwierdzającego cudowność zdarzeń mających miejsce na Świętej Górze określił cudowność miejsca. A więc nie konkretnego jakiegoś obrazu, figury, jakiegoś przedmiotu kultu, co stało się później przez innego biskupa, który zatwierdził cudowność obrazu świętogórskiego. Ale ten pierwszy dekret z 1512 roku zatwierdza cudowność miejsca. To dlatego wielu ludzi, gdy tutaj przyjeżdża, mówi, że tutaj czuje się jakoś inaczej. To nie nasza zasługa, żeby było jasne, Filipinów. Ale zasługa jej, matki, która zawsze tam, gdzie jest matka, jest dom.
To ona tworzy atmosferę domu. To ona wpływa na to wszystko, co nadaje klimat. Nie ma wpływu na wszystko. Maryja też nie ma wpływu na wszystko. Bo skoro jest doskonałą uczennicą swojego Syna, a On wzywa nas wszystkich do aktu wolnej woli, którą sam przestrzega i nie przekracza granicy, którą sam ustanowił jako wszechmogący, choć mógłby to zrobić. Przecież wszystko jest Mu posłuszne. On w ręku trzyma ten wszechświat i nic bez Niego się nie stało, co się stało. Jednak stwarzając człowieka, Bóg podjął ryzyko, że On jeden może Mu się wymknąć z ręki. Tylko miłość może pozwolić sobie na takie ryzyko. I także Pan Bóg podjął się tego ryzyka, stwarzając Maryję, ponieważ ona była tym stworzeniem wybranym, które jednocześnie miała możliwość powiedzenia Bogu nie. Bóg już spotkał się z odpowiedzią taką człowieka. Już w raju usłyszał po raz pierwszy wobec tych, których stworzył z miłości, to wielkie, brzemienne w swoje skutki nie, które stało się głosem buntu po najdalsze pokolenia. Ale jednocześnie zaufał innej kobiecie, młodej dziewczynie, której przyjście zapowiedział już Izajasz 800 lat wcześniej, zanim się to stało, że ona wypowie swoje tak Panu Bogu i stanie się matką Emanuela, który będzie Bogiem z nami we wszystkim. Dlatego Bóg wybrał taką niezwykłą ścieżkę dotarcia do ludzkiego serca. Jest to ścieżka najbardziej prosta i oczywista, a z drugiej strony najbardziej ryzykowna, właśnie dlatego, że jest tak oczywista. Ponieważ Bóg wpisał siebie w prawo natury, które sam stworzył. Że chciał się narodzić z matki dziewicy. I przyszedł na świat, tak jak każde inne dziecko na tym świecie. Tak jak to pierwsze błogosławieństwo, które wpisał w Księdze Rodzaju. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. A potem, kiedy ludzie zakwestionowali Boży porządek na tym świecie i Bóg zmuszony był wyzerować tamto pokolenie, nazywamy to potopem. Kolejne błogosławieństwo wraz z symbolem gałązki oliwnej zwiastującej pokój, nowy świat, nowe życie, było powtórzenie przez Boga tamtego pierwszego błogosławieństwa z raju. Bądźcie płodni. Bóg uratował świat w czasie potopu przez rodzinę. Przez rodzinę Noego, przez trzech jego synów, którzy mieli trzy pewnie fajne żony. To wszystko miało być początkiem nowego świata. Bo tylko oni uwierzyli w to wezwanie, które Bóg od wielu, wielu lat wcześniej kierował do świata. O zmianę, o pokutę, o nawrócenie. Ale wszyscy żyli swoim życiem. Ale była jedna rodzina, która uwierzyła, że przyjdzie taki czas, kiedy zacznie padać i ten deszcz nie będzie deszczem rosy i błogosławieństwa zwiastującym plony, ale będzie wyrazem gniewu Bożego i Jego kary. Ale nawet pośród kary Bóg przynosi łaskę ocalenia. Dlatego wody potopu jednocześnie odwołują nas także i przywoływane są podczas liturgii chrztu, że ten sam potop, który był niweczącym grzech, jednocześnie przyniósł nowe życie, odrodzenie tego świata. Ale daje nam to także bardzo ważną wskazówkę, że są ludzie, z którymi można coś zrobić i są ludzie, z którymi nic się nie da zrobić. Że nieraz jedyną drogą oczyszczenia tego świata, aby nie uległ on całkowitej destrukcji, aby Boże plany, a przede wszystkim ten największy plan, który polega na odrodzeniu, to co święty Jan zobaczył w Apokalipsie, ujrzałem nową ziemię i nowe niebo, mógł się dokonać, człowiek nie może doprowadzić do destrukcji tego świata. Więc zawsze, kiedy widzimy, jak człowiek idzie w kierunku samodestrukcji, to wtedy możemy spodziewać się interwencji Pana Boga w ten świat. Ponieważ to prawo sobie zagwarantował, żeby Jego dzieło pozostało Jego dziełem. Ale współpracuje z tymi, którzy mają serca otwarte. I Bóg nie oczekuje od nas jakby niczego więcej. Żadnej dodatkowej wiedzy, żadnych poznawania tajemnic, które nie są nam do niczego potrzebne,
bo wszystkie tajemnice są w Jego sercu i odkrywają się w swoim czasie. I tak jak sobie rozważaliśmy, potrzebne jest milczenie i cierpliwość, aby usłyszeć głos Pana. A przede wszystkim potrzeba tego trwania, które pozwoli nam dać właściwą odpowiedź we właściwym czasie. Jak w porannej medytacji. Rozważaliśmy sobie to, że Pan Bóg zgrywał już wszystko, że jak próba orkiestry, który każdy muzyk na każdym swoim własnym instrumencie dostraja się do tego pierwszego dźwięku A, który podaje pierwszy skrzypek. Każdy jakby na początku gra po swojemu, po to, aby za chwilę wspólna muzyka i melodia jednej symfonii ujawniła się w świecie. Na początku to brzmi jak kakafonia, że każdy sobie. Ale to w ten sposób dokonuje się zestrojenie. I w Bożych planach wszyscy, dobrzy i źli, mają swój udział. I na początku to wygląda jak kakafonia, że z tego nic nie wynika, że jakby każdy ciągnie w swoją własną stronę. Ale Bóg w swoim doskonałym planie, który realizuje się także przez Maryję, ponieważ ona także wpisała się we właściwym czasie, dała właściwą odpowiedź Bogu. I to, że dzisiaj czcimy jej narodzenie, to ze względu, jak ta modlitwa z kolekty nam podpowiedziała, ze względu na jej Boże macierzyństwo, to jest centrum duchowości Maryi. Dlatego ją na wszystkich tych ważnych ikonach przedstawiających jej święty wizerunek zawsze widzimy z Jezusem na ręku. Bo ona jest Theotokos. Ona jest tą, która daje nam Boga. Nie byłoby zbawienia, gdyby nie jej fiat. Tak Pan Bóg zaplanował, tak chciał. Dlatego jej rola już jest w tym świecie nieodwołalna. Jest konieczna. Wpisana tak głęboko, jak głęboko jej życie zostało zjednoczone z Bogiem i Jezusem przez wszystkie potem, nie tylko to jedno fiat, ale ciągle powtarzane w różnych etapach życia. Nie tylko tam w Nazarecie, ale potem w Betlejem, przez trud podróży, porodu, ucieczkę do Egiptu, prostotę i zwyczajność życia w Nazarecie, towarzyszenie Jezusowi w czasie Jego nauczania, także ze spotkaniem się z odrzuceniem Go przez najbliższych, także z tą próbą rozumienia tego, co mówi Jezus, Jego nauczania, także w stosunku do niej, kiedy ktoś wychwala Maryję, błogosławione piersi, które ssałeś. Mówi, owszem, jej macierzyństwo jest bardzo ważne, ale błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. I była to jeszcze piękniejsza pochwała Maryi, bo nikt tak jak ona nie słuchała Słowa Bożego i nikt tak jak ona nie wypełnia Słowa Bożego. A udowodniła to właśnie pod krzyżem, tam gdzie następuje próba. Bo pójść za Jezusem, gdy czyni cuda, uzdrawia i chodzą za Nim tłumy, zawsze jest dobrze przyłączyć się do pieśni chwały. Wiemy o tym, że sukces zawsze ma wielu ojców. I lubimy przyłączać się tam, gdzie obwieszczają trąbki zwycięstwa. Ale być tam z Bogiem, gdzie obwieszcza się Jego klęskę, pod krzyżem, tam, gdzie można spotkać się tylko z odrzuceniem, a nawet więcej, z nienawiścią, aż do granic ludzkiej wyobraźni, patrzeć jak własny Syn, którego wydała na świat, przez ten świat został zmiażdżony, wyszydzony, z sercem przebitym. I martwe zwłoki lądują w jej ramionach. Nikt z nas nie jest godny tej sceny, by ją oglądać. Co czuło serce Maryi, gdy trzymała ciało Jezusa w swych rękach po Jego śmierci. A jednocześnie to ona pierwsza jest świadkiem zmartwychwstania. Bo tak jak zanim poczęła w swoim łonie, poczęła w swoim sercu, dlatego poczęcie było i wcielenie było możliwe, tak też zanim Jezus zmartwychwstał, najpierw zmartwychwstał w jej sercu. Bo ona przechowywała pamięć Kościoła, który się dopiero rodził. Pamięć wszystkich słów Jezusa, które wypowiedział, że potrzeba, by Syn Człowieczy był zdradzony, umęczony
i zabity. Ale wszyscy o tym zapomnieli, że Jezus mówił jeszcze, że zmartwychwstanie. Ona nie zapomniała, ponieważ wszystkie te słowa zachowywała i rozważała w swoim sercu. To dlatego jej orędownictwo jest tak potężne, tak ważne i uczy nas w różnych naszych życiowych momentach całkowitego oddania Panu Bogu. W tym, co dobre, piękne i wspaniałe. W tajemnicach radosnych i chwały, a jednocześnie w tajemnicach bolesnych. Abyśmy wszyscy stali się taką Bożą oliwą, dobrze wytłoczoną. Abyśmy stali się, najpierw pozwolili Panu Bogu, by uzdrowił nas, a także byśmy stali się taką oliwą uzdrawiającą dla innych. Przez współczucie, przez świadectwo, przez słowo pouczenia także. A przede wszystkim przez to, czego sami doświadczamy, właśnie dzięki Maryi. Przez wstawiennictwo. Ona, która jest nieustanną pomocą dla nas. Ona się modli za nami. Tak też przecież często prosimy. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. O co? O to, abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych, a więc wszystkich mesjańskich obietnic, które zapisane są w Ewangelii, skończywszy na tej największej, zmartwychwstania i udziału w Królestwie Bożym. O to każe nam się Pan Jezus troszczyć najbardziej, bo cała reszta będzie nam zawsze dodana. Amen.